Widziałam obraz, jak mieszam jedzenie w takim garze wielkim, pod którym płonie ogień. I dużo ludzi nastawia miski gliniane, żeby nalać im jedzenia. I nakładam to jedzenie, a Bóg mówi tak. Będziesz karmić moich ludzi. Będziesz karmić tych, którzy są głodni. Wziąłam chleb i zaczęłam go łamać. I on powiedział, będziesz dawać im moje słowo. Tak, aby nie chodzili słabi. A twój ogień nigdy nie zgaśnie. I potem zobaczyłam, że to była kuchenka gazowa z wielką butlą podłączoną do nieba. Kiedy ogień nigdy nie zgaśnie? Kiedy będziesz stale podłączony do źródła? Kiedy będziesz płonął? Kiedy będziesz miał siłę, żeby biec? Kiedy będziesz stale podłączony do źródła? Kiedy będziesz mógł gorącym posiłkiem karmić innych ludzi? Kiedy będziesz stale podłączony do źródła ognia? Do tego niebiańskiego gazu, do tego zasilenia, które daje Bóg. Jak to zrobić? Co się z tym wiąże? Wczoraj Bóg do mnie powiedział, jak czytałam Pismo Święte, że kiedy pracujesz, że kiedy jesteś przy pługu, czy to w pracy, pomnażając talenty, które ci dał, czy głosząc Ewangelię, to nie ma znaczenia. Jesteś sługą Boga. Kiedy wracasz do domu, jesteś sługą Boga. W modlitwie masz usłużyć Bogu, napoić Go i nakarmić. A Bóg powiedział, a potem sam będziesz jadł i pił. Najpierw mi masz usłużyć. A nastąpiło odwrócenie. Przychodzimy do Boga jako do sługi naszego i mówimy, chcę to, chcę tamto. Jest mi źle, jestem głodny, nie radzę sobie z tym. Okoliczności życiowe mnie naciskają. Dlaczego? Bo nie służysz Bogu, bo nie jesteś Mu posłuszny. Masz być u pługa w ciągu dnia. Masz orać, pomnażając pieniądze. Zarabiać i pracować jak dla Boga. A potem masz iść i głosić Ewangelię. A potem masz przyjść i służyć swojemu Bogu w modlitwie i w uwielbieniu. A kiedy On się naje i napije, to ty zostaniesz przez Niego nakarmiony. Ale jak? Także wielka niebiańska butla gazowa zasili twój ogień. To ogień wieczny, który nigdy nie gaśnie. Dzisiaj zanim wyszła Ewa, widziałam nas jako rozbitków na morzu. Każdy był gdzie indziej. Dlaczego? Bo nie ma życia modlitewnego. Bo diabeł przychodzi z rozproszeniem. Bo do komory wchodzimy z ciężarami i ciężko jest nam się skupić. Znam to z własnego doświadczenia, że kiedy się modlę, to 70% opresji nie przychodzi do mojej głowy. Że kiedy się modlę i kiedy czytam Słowo Boże, to kiedy przyjdzie diabeł z oszustwem, to jestem w stanie go zlikwidować. To są bardzo proste zasady. Jeżeli nie siedzisz w Słowie Bożym, jeżeli nie bierzesz jednego wyrazu dziennie, jednego zdania do twojego życia, z którym chodzisz, jeżeli nie modlisz się skupiony na Niego, a rozmyślasz o problemach, zakręcasz kurek. Jeżeli się martwisz, zakręcasz ten kurek z gazem. Żyjemy tu na ziemi i wiemy, z czym to się wiąże. Ale żeby ogień płonął i żeby móc skarmić innych, trzeba samemu płonąć i mieć dostęp do tej gorącej strawy i do tego słowa, którym się możemy dzielić. Nie będzie lekko, ale mamy obietnicę, że chociaż padnie 10 tysięcy, my nie padniemy. Mamy obietnicę, że młodsi będą biec i padną, a my nie padniemy. Mamy obietnicę, że Bóg nas podpiera. Mamy obietnicę, że zadziwimy świat tym, jak jesteśmy wytrwali, bo ci, którzy są Jego, to jest to rozdzielenie. Więc chcę cię dzisiaj zachęcić, żebyś nie ustawał w tej walce, tylko rozpisz sobie prosty schemat dnia, coś, co się nigdy nie zmienia. Kiedy przychodzisz i zamykasz się w pokoju i zrzucasz wszystkie troski na Jezusa, to nie jest twój ciężar. Problemy z dziećmi to nie jest twój ciężar. Kiedy przychodzisz do komory na sekundę, musisz zrzucić wszystko na Niego, niezależnie od tego, jak bardzo czujesz się odpowiedzialny za miejsce, w którym jesteś. A kiedy On się naje i napije, to nasyci cię tak obficie, że będziesz mógł karmić innych. Amen.